W ten weekend do Wołowa, to w tym mieście, gdzie swe walki toczyli tacy bokserzy jak Maciej Zegan i Krzysztof Diablo Włodarczyk, odbył się mecz międzypaństwowy Polska-Niemcy w formule boksu olimpijskiego. Reprezentacją Polski byli bokserzy dolnośląskich klubów. O zwycięstwie w meczu zadecydowała ostatnia walka pomiędzy Pawłem Sajdą na czerwono, a Cyrilem Kanko. Wygrał Polak i nasza reprezentacja zwyciężyła w meczu 4-3. Rywal ciągle napierał, w sumie trzeba było go oszukać. Był większy, na nogach trzeba było dużo się ruszać i oszukać go, kurczę. I szybkość najważniejsza była, akurat moim atutem była tutaj i trzeba było go po prostu oszukać, prawda? Nie spodziewałem się takich zaciętych walk, a tym bardziej takich emocji. To co dzisiaj zobaczyliśmy, to przeszło chyba nasze najśmielsze oczekiwania. Początek zaczął się dobrze, później troszeczkę paniki, strachu, motywacje w szatni. Zmiana nawet może nie tyle, że taktyki, ale już kilka wniosków wyciągnęliśmy, bo podobnie troszeczkę walczyli, no i to na szczęście przyniosło skutek. Tak, o i kontra niemieckiego tutaj zawodnika, Eliasa, niebezpieczne ma te kontry. Oj. Tam oddali, trener stanął niemiecki i krzyczy swojemu zawodnikowi.